Bardzo ciężką noc z czwartku na piątek przeżyli suwalscy położnicy. O 2.30 pod Subalski SOR podjechał samochód. Z auta personel oddziału ratowniczego wydobył kobietę w zaawansowanej fazie porodu. Okazało się, że ciężarna, pomimo zaawansowanej ciąży, postanowiła w towarzystwie swej siostry pokonać liczącą około 1300 km trasę. Jechała z Hanoweru do Wilna, gdzie pełen niepokoju oczekiwał na nią mąż. Ponieważ czuła się dobrze, podjęła ryzyko uciążliwej eskapady. Pod subałkami doszło do dramatycznego zwrotu akcji. Kobiecie odeszły wody, a dalszy ciąg dynamicznej akcji porodowej odbył się na szczęście pod czujnym okiem medyków. Siostra pacjentki zdążyła przekazać tylko lekarzom, że ciąża jest mnoga, jednak takiego rozwoju akcji nie spodziewał się nikt. Kolejno na świat przyszło aż. Sześciu chłopców. Jak nas telefonicznie zapewniono, urodzone kilka tygodni przed terminem maluszki wymagają szczególnej opieki medyków i na tę chwilę nie można ich przewieźć do żadnej z wileńskich klinik położniczych. Chłopcy są jednak zdrowi, a ich mama czuje się dobrze. Niestety, z uwagi na sytuację epidemiczną, nie pozwolono nam wejść na oddział. We wczesnych godzinach porannych do placówki dojechał zdenerwowany. Ale szczęśliwy tata. Dyrektor szpitala Adam Szałanda zapowiedział, że w najbliższy poniedziałek poznamy więcej szczegółów tego niezwykłego porodu. Dzielnej mamie gratulujemy, a całej ośmioosobowej rodzinie życzymy duża zdrowia.